wnosimy o wprowadzenie kwoty 35 tysięcy na samochód dla policji. Ja tutaj poproszę pana naczelnika, żeby nam przedstawił informację w związku z tym, ponieważ już to było raz omawiane na Komisji Bezpieczeństwa Środku Publicznego, był wniosek pozytywnie zaopiniowany. Pan komendant nam jeszcze udziela tą informację. Pan inspektor Dariusz Dudkowski, naszym Wydziału Karańskim Wojewódzkiej Policji Kostyniewie. Szanowni Państwo, w imieniu komendanta Powiatowej Policji Kostyniewie oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji Kostyniewie zwracam się do Państwa o możliwość dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Kostyniewie. Prośba ta motywowana jest tym, iż w tym roku brak jest zakupów centralnych na policji, na dowodów, ale możliwość jest taka, że za połączone środki budżetowe i samorządów lokalnych, tak zwanym sponsoringu, przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów lokalnych istnieje taka możliwość zakupu samochodu osobowego i zwracamy się właśnie z taką prośbą o dofinansowanie akurat 35 tysięcy złotych na pojazd segmentu tak zwanego C w wersji oznakowanej. Może pokrótce przedstawię, jak wcześniej wyglądała sytuacja w ramach tak zwanego sponsoringu. Zakupy takie rozpoczęły się od praktycznie 2005 roku, kiedy to dofinansował zakup Urząd Gminy Szczawin Gościenny. Był to Belaska, który praktycznie służy nam do dziś, ale już przebieg ma 245 tysięcy, czyli jest to już samochód dość wyeksploatowany. W 2007 roku zakupione zostały dwa pojazdy nieoznakowane dzięki wsparciu właśnie Urzędu Miasta i Starostwa. W 2006 roku Starostwo Powiatowe dołożyło do zakupu pojazdu nieoznakowanego Renault Laguna. Jest to pojazd już również bardzo wysłużony. W 2007 roku gmina Gostynin, radiowóz oznakowany. W 2014 roku Urząd Gminy Gostynin, w 2014 również Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Gostynin, w 2015 roku Urząd Gminy w Sannikach, był to pojazd, jest podajek zakupiony ostatnio, a w chwili obecnej już jest na ukończeniu porozumienie z Urzędem Gminy Gostynin i również będzie zakupiony dzięki temu wsparciu radiowóz. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie